Alicja. Dzisiaj idziemy na przykucie uszu. Ty mnie się stresujesz? A teraz wybierzcie sobie, który kolorek chcecie. Jak, bolało czy nie bolało? Nie, Ciu, a pokaż, jak ty wyglądasz w okularach i w kolczykach. Cześć, witam Was na sobotni poranek przy herbatce. Reszta naszej domowej ekipy jeszcze śpi. Ja dzisiaj pierwsza wyskoczyłam z łóżka, obudziłam się jakoś przed 6:00. Pewnie dlatego, że bałam się, żeby nie zaspać i po części z emocji dotyczących wydarzeń, jakie nas dzisiaj czekają, a mianowicie dziś dziewczynki są umówione na przekucie uszu. I nie, żebym się jakoś bardzo stresowała tym faktem. Ja raczej nie jestem matką panikarą, bardziej jestem takim typem człowieka, który ciągle wszystko w głowie analizuje, rozważa różne scenariusze i te myśli się tak kotłują we mnie i przez to też często mam problemy ze spaniem. Tak. Jeśli chodzi o same przekucie uszu, to Łucja bardzo chcę przekuć uszy. Ten temat wałkujemy już chyba 2 lata albo i dłużej. Rok temu już myślałam, że jej ulegnę na 5. urodziny, ale ostatecznie udało się jeszcze odwlec na ten rok i przekujemy teraz na zakończenie przedszkola, przed pójściem do zerówki. Ja z tego co kojarzę też miałam przekuwane uszy w tym wieku. A więc Łucja bardzo chce. Jeśli chodzi o Anielę i Klarę, to dziewczyny nie są aż tak napalone na kolczyki, ale jak usłyszały, że Łucja idzie, to one stwierdziły, że też chcą. I właśnie chyba to mnie najbardziej stresuje, bo o ile Łucji jestem pewna, że to jest jej taka świadoma decyzja, najbardziej się boję tej reakcji Klary i Anieli, jak one to zniosą. Ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Ogólnie co do samego przekucia jestem zdecydowana. Wiem, że obecnie przekucie uszu jest to temat dość kontrowersyjny. Są zwolennicy i przeciwnicy przykuwania uszu dzieciom. Tak samo jeśli chodzi o metodę. Jedni uważają, że lepszy jest pistolet, drudzy, że igła. Ja konsultowałam się z 2 piercerami, z 2 kosmetyczkami i zdecydowałam, że przekujemy uszy pistoletem, a właściwie 2 na raz. Przede wszystkim dlatego, że jest to szybsze i podobno mniej bolesne. Mówię podobno, bo sama nie miałam przekuwanych uszu igłą, ale od tych osób, które miały przekuwane jedną i drugą metodą, słyszałam, że mimo wszystko pistolet mniej boli niż grzebanie igłą najpierw w jednym, później w drugim uchu. My dostaliśmy też maź znieczulającą, także mam nadzieję, że ten ból uda się nam ograniczyć jeszcze bardziej. Jeśli chodzi o proces gojenia się uszu, to słyszałam, że nie zależy to tyle od sposobu przekucia, ile od pielęgnacji po prostu indywidualnej wrażliwości ciała. No zobaczymy, jak to będzie. Ja nie mówię tego, żeby Was jakoś przekonać, bo uważam, że każdy sam powinien rozważyć za i przeciw odnośnie przekucia sobie uszu czy swojemu dziecku. Mówię to po to, żebyście wiedzieli, że jest moja świadoma, przemyślana decyzja i żeby później nie dostać setek wiadomości, że mogłam to zrobić inaczej. Także tak to wygląda. Może niektórzy z Was zastanawiają się, dlaczego zdecydowałam się teraz przekuć uszy dziewczynkom. Ja nie chciałam tego zrobić rok temu, czy jeszcze wcześniej. Tak szybciutko Wam o tym opowiem. Przede wszystkim chciałam, żeby dziewczyny były bardziej świadome i samodzielne odnośnie konsekwencji, z jakimi wiąże się przekucie uszu. Bo z tego co wiecie, dziewczyny chodzą na gimnastykę, na akrobatykę, na te zajęcia trzeba zdejmować kolczyki. No i chciałam, żeby były starsze i bardziej odpowiedzialne, umiały lepiej o siebie zadbać i przypilnować właśnie zdejmowania tych kolczyków. No, to tyle w temacie. Idę budzić dziewczyny i zobaczymy, jak to będzie. Dziewczynki! Pobudka! Łucja! Łucja! Dzisiaj idziemy na przekucie uszu! Dzień dobry, Anielciu! A Klarunia już wstała? Cześć, Klarciu! Łucia, jak twój nastrój? Fajny. Cieszysz się? Tak. Chciałaś mieć przekute uszy? Tak. Nie mogłaś się doczekać, prawda? A powiedz, czy ty się troszeczkę stresujesz?
Troszeczkę? Troszeczkę tak, prawda? Bo mama mówiła, że to troszeczkę boli, prawda? Tak. Ale wytrzymasz? Zdecydowana jesteś na kolczyki? Tak. Na pewno? Czy może jednak odwołać tę wizytę? Zadzwonić do pani, że jednak dzisiaj nie przychodzimy? Czy idziemy? Przychodzimy. Przychodzimy. Dobra. To nałożymy jeszcze taką maść przeciwbólową, dobra? Tak. Okej. Okay. Przyszykowałam sobie dwie takie folijki. Teraz posmarujemy uszko. Z jednej i z drugiej strony. Teraz drugie ucho. Zaczniemy od tyłu. Dobra. Jest. Gotowa. A jak twoje samopoczucie, Anielciu? Jak się czujesz? Trochę się stresujesz? Ale chcesz kolczyki? Czy może odwołać wizytę? Chcesz, tak? Dobra. Znieczulimy uszka, żeby mniej bolało. Trzeba z tyłu posmarować grubą warstwę. Zawijamy folię. Trochę ci do ucha tą folię wysadzę, dobra? Okej, okay. I drugie. No gdzie ucho? Żeby ta maść nie wysychała, wiesz? Żeby się lepiej wchłonęła. I drugie ucho. Gruba warstwa. I zakładamy folię. Brawo! Gotowa! Teraz Klarunię zapraszam. Klaruniu, a jak twoje samopoczucie? Jak się czujesz? Jest stresik? Tak. Trochę się stresujesz? Tak. Ale chcesz kolczyki, czy nie chcesz? Chcę. Na pewno? Tak. Czy odwołujemy jednak wizytę? Nie. Może innym razem zrobimy kolczyki, co? Nie. Dzisiaj robimy? Dzisiaj. Dobra. To co, znieczulamy uszka? Tak. A wiesz, że mimo to troszeczkę zaboli, tak? Wytrzymasz? Tak. Okej. Okay. To znieczulamy. Na jakie sobie Klarunia kolczyki wybierzesz? Czy masz już kolor? Nie. Wymyślony? Na torebki? Tak, z torebki foliowej zrobiłam te folijki. Klary uszy też gotowe. Subcia! Okej, okay. No można dotyczyć. To co? Ruszamy, dziewczyny? Tak. Gotowe? Nie wiadomo, jak się dzisiaj ubrać. Ogólnie jest lato, cieplutko, ale pada deszcz. Także dziewczyny wystrojone w kalosze, w kurtki przeciwdeszczowe i ruszamy. Fajny dzisiaj dzień. Co? A po zrobieniu kolczyków pójdziemy sobie na pyszne śniadanie. Co wy na to? Tak. A po południu będziemy mieć gości. Ciocia i wujek do nas przyjdą. W kolczykach? No, ciekawe, czy was poznają. Pierwszy raz do was widzieć i w okularach, i w kolczykach. Właśnie, okularów nie wzięłyśmy. To nic. To nic. Nawet może i lepiej. Już nie będzie zamieszania z tymi okularami teraz. Tak, bo wtedy pani będą... A jak widzicie teraz bez? Wtedy pani by przyspieszyła, jak pani będzie tak naczekować uszy, a okulary pod tutaj, to no trzeba właśnie się dać na uszy. Dziewczyny, która pierwsza idzie na przekucie? Lucja. Lucja. A później, kto drugi? Klara. Klara, druga idziesz? Tak. Aniela, ostatnia? Pójdę z tatą na chwilę i na koniec ja wrócę i wtedy...
wtedy pani mi zrobi kolczyki. Tak, taki mamy plan. Dokładnie tak. A teraz wybierzcie sobie, który kolorek chcecie. Z perełką. Z perełką chcesz, tak? Diamencik. Łucja z perełką. Klarunia, a ty? Zdecydowana na gwiazdki? Nie podobał ci się jednak? Nie chcesz gwiazdek? Klara ma różowe. A ty które masz? Anielka zdecydować się nie może. Niebieskie, tak? Anielka, wybrałaś niebieskie jako okulary? Tak. Okulary są takie jak niebieskie, a ja mam ciemne. Dasz radę się wdrapać? Super. Tak jak mama ci mówiła. Jak, bolało czy nie bolało? Tylko tyle bolało. Jak wam się Łucja podoba? Ładnie wygląda? A co ty masz, Łucia, co dostałaś? Co dostałaś? Co to? Dla każdej dziewczyny jest nagroda. To która dziewczyna teraz? Ja! Dobra, to rozbieraj sobie kluteczkę. Twoje kolczyki masz? Wzięłaś kolczyki ze sobą? Są. Wow. Dobra, to ja już wezmę. To jest dla ciebie hotel. Zdrapuj się, pomogę ci. I robimy tak samo jak u siostry. Najpierw zdejmujemy te foliówki. A teraz drugi etap, to jest stosowanie kropeczek. Takim na zakręt. Takie kropeczki, jak w kolorze sukienki, rysujemy na twoim piekli. Troszkę bolało, prawda? Troszkę bolało. Właśnie ta klara jest super, to właśnie dziewczynki. Nie wiem, taki Taka nierka. Tak? Twoje niebieskie. Z jednej i z drugiej strony od razu. I robimy kolczyki. 3, 4. I chodzi, jak bolało? Gotowe? Pięknie wyglądasz. Super! I wszystkie dziewczyny mają kolczyki, no ładnie. Pięknie. Jedziemy teraz na śniadanko? Tak. Na jajecznicę? Jajecznicę. Dobra, na jajecznicę. Usieńko, marzenie spełnione? Tak. Szczęśliwa? Tak. Subcio. Aniela, zadowolona? Tak. A bolało? Bolało. Bardzo czy troszeczkę? Ale nawet nie płakałaś. Bo ty dzielna jesteś, co? A Klaruniu, u ciebie bolało czy nie bolało? Bolało. Trochę bolało. Ale da się wytrzymać? Tak. Da się wytrzymać. Ale teraz pięknie wyglądacie. Uśmiech nie schodzi z twarzy. Fajnie wyglądacie. Bardzo ładnie. Po śniadaniu już nic nie czujesz? Nie. Żadnego bólu? Nie. A Klaruniu, ciebie trochę jeszcze bolą uszy? Nie, już nie bolą. Też cię już nie bolą? Nie. A Anielka już wcześniej mówiła, że jej nie bolą. Także szybko minęło, tak? Krótko bolało. No to dobrze, to najważniejsze. I najlepsza zabawa dzieciństwa. Czyli skakanie po kałużach. No, napadało dzisiaj w nocy trochę wody. Papa, nie trochę, nie. Mama, a nagle się jak my skakujemy w kałuży po kolei. Dobra.
I cały czas chcecie skakać w tej kałuży później, tak? Ja skoczę i sobie jadę. Pokażę, jak to zrobimy. Nie, ale tylko chcę pokazać. A może zrobimy tak? Skakuję, ja i jeden plus. A mogę ja wam pokazać, jak ja wam pomogę, że skakuję. Dziewczyny, macie coś na sobie jeszcze suchego? Majtki! Dobrze, że chociaż majtki suche. Widzę, że już jesteście całe przemoczone. Ja też jestem mokra. Bo ktoś mnie ochlapał. Co tam się dzieje, Łusinko? Wodę masz w kaloszach? O! O! Ile wody! A w tym bucie miałam tyle wody. Pokaż Aniela. Ile wody. To była fajna zabawa, co? Mokra skarpeta? No naprawdę. A, czyli zabawa się udała. Do domu wracamy, tak. Dziewczyny są tak przemoczone, że nawet nie ma jak ich wsadzić do samochodu. Także Adam pojechał samochodem do domu, a my idziemy pieszo. No blisko stąd mamy. Przynajmniej się wybiegają. Hejo! A pokaż, jak ty wyglądasz w okularach i w kolczykach. Czy to do siebie pasuje? Wow! Super dobrane kolczyki do okularów. Pięknie. Klara, super wyglądasz. Ty też pasują, bo ty masz białe perełki, które pasują do wszystkiego.